gdzie walczy grupa J. 25-21 z tej poprzedniej partii. Ale w całym meczu wciąż to Tajki prowadzą 2-1. No i zaczynają lepiej tego seta niż seta poprzedniego, którego przegrywały, w którym przegrywały już 0-7. I choć cały set odrabiały straty, powolutku zmniejszały przewagę do 3 oczek, to jednak nie były w stanie na tyle się zbliżyć do Kubanek, żeby jeszcze im zagrozić. No, rozkręciły się Kubanki w ataku, pomęczyły zagrywką także Tajki. Mimo iż nie miały one tak złego przyjęcia, to po prostu nie mogły skończyć swojej pierwszej akcji. A młode Kubanki, niesione falą kolejnych udanych zagrań, przecież to bardzo dynamiczne siatkarki w ataku, mogą naprawdę na siatce stworzyć zagrożenie. No i na tyle były groźne, że wreszcie po to zwycięstwo w tej jednej choćby partii sięgnęły. Przez dotknięcie siatki przez blok, tak jest, kubański blok wpada w siatkę, a zatem teraz to Tajki planują nie wypuścić serwisu z rąk, tak to powiemy. Warga nie skończyła tego ataku, bronią jeszcze Tajki. Cudem przebita piłka na drugą stronę. Zgubiła tempo Palacio, ale jednak mimo jeszcze w drugim tempie wyskoczyła do tej piłki. To uderzyła skutecznie, znalazła przestrzeń w boisku ta młodziutka skrzydłowa. Pierwszy punkt dla Kubanek, 1-3. Ósmy as serwisowy już na koncie Kubanek. Jest krótka z obejścia. Jeszcze świetnie w obronie prezentują się teraz zawodniczki z Kuby. Tego jednak już nie będą w stanie wyciągnąć. Ta akcja była już zbyt dokładna. Jeśli nie ma wybloku, jeśli uda się Tajką na czysto wbić piłkę, uderzyć piłkę bez kontaktu z blokiem, wtedy bardzo trudno jest kubańskim zawodniczkom taką piłkę wyciągnąć. Zresztą no, to jest podstawa każdej obrony, właśnie ten blok pasywny. To tylko właściwie kwestia, no nie tylko, ale w dużej mierze to kwestia, poza tym, że dobrego ustawienia, właśnie szczęścia, żeby piłka po ataku uderzyła w siatkarkę broniącą. Ten blok pasywny jest bardzo ważny. Przy sile, dużej sile ataku, przy dużym tempie akcji, zawodniczka stojąca w obronie właściwie nie ma nawet czasu, żeby jakkolwiek zareagować, żeby się przesunąć. Może tylko nadstawić ręce i albo piłka w nią trafi, albo nie. Może jeszcze w siatkówce kobiecej nie jest aż tak skrajnie. Nie jest to w tak skrajnym, wyraźnym stopniu powiedziane, że rzeczywiście ten atak musi się skończyć tak błyskawicznie. Te ciosy są tak szybkie i nie do wyciągnięcia. Tutaj rzeczywiście siła ataku jest mniejsza. Ale przy atakach panów to określenie nie ma czego zbierać. Niby potoczne, ale jak najbardziej prawdziwe, sprawdza się często. Panie jednak atakują delikatniej, lżej. Starają się bardziej zachować kierunek. Jak rzeczywiście mogą zawodniczki broniące jeszcze zdążyć zareagować, ale przy męskiej siatkówce no wiemy, jak dużo szkody też ten blok może przynieść za rywali. No tutaj proszę, niziutkie Tajki po raz kolejny punktują właśnie w tym elemencie.
1-3. No niewiele brakło, żeby kolejny as serwisowy został dopisany na konto zawodniczek Tajlandii. Widzą Państwo, jak wiele błędów już na kontach obu drużyn. Właściwie po secie oddanym już przez jeden i przez drugi zespół. Melissa Vargas. Dobre dogranie. Ale no ta wystawa, to rozegranie. Właściwie może to pierwsze słowo było rzeczywiście bardziej trafne. Bo tutaj już nie było rozegrania. Też niedokładnie piłka wystawiona na prawe skrzydło, wrzucona mancenkę skrzydłowa. Teraz lepiej. Lepiej też ta piłka dostarczona na prawe skrzydło do Maliki Kanton. Mamy więc 8-6 na pierwszej przerwie technicznej w tym secie. Chyba takim wiadrem zimnej wody było dla Tajek. Był dla Tajek ten trzeci set. I porażka w tym trzecim secie. Wydaje się, że teraz są troszeczkę bardziej skupione. Bardziej w bloki spotkanie w dotychczasowej edycji World Grand Prix. 18 punktów Polki zdobyły blokując Rosjanki, a przecież wydawało się, że to właśnie one są mistrzyniami w tym elemencie. Rosjanki zdobyły tych bloków 16. Dziś jak na razie w bloku zadziwiająco lepsze Tajki. 11 bloków na ich koncie, 8 po stronie Kubanek. A teraz widzimy, że wcale nie trzeba było bloku. Antenka powstrzymała ten atak kubańskich zawodniczek. A to ciekawe, taka młoda zawodniczka jak Palacio, a po swoim ataku zademonstrowała lekko swoją siłę, wyższość, patrząc długo w oczy rywalek, właściwie na rywalki słaniające się gdzieś po parkiecie, próbujące wyciągnąć ten jej dynamiczny atak. A już najlepiej swoją siłę potwierdza się właśnie kolejną udaną akcją, a tym razem serwis tej siatkarki ląduje poza boiskiem. 14 punkt dla reprezentacji Tajlandii. Tym samym odwdzięcza się Onuma Sitwirak. Rzeczywiście Kubanki mogą cieszyć się z jednego z pierwszego wywalczonego seta. Od 8 spotkań z pierwszego wywalczonego seta w tej edycji World Grand Prix, ale tak naprawdę seta oddały też rywalkom w prezencie swoimi własnymi błędami. No i właśnie tak naprawdę to też można powiedzieć, że ten set to prezent od Tajek w postaci nagromadzonych błędów, bo już grubo ponad 20 oba zespoły błędów popełniły. Kiel tym razem nie skończyła swojego ataku i troszeczkę przesadziła z oceną tej piłki Vargas. Jeżeli liczyłam, że sędziowie nie zauważą, że piłka jednak jest po stronie Tajek, no to było to naiwne, bo przecież tuż przy słupku arbitra przebijała tę piłkę, no podkusiło ją. Tymczasem błąd przełożenia widział arbiter i 16 punkt już na koncie reprezentacji Tajlandii.
16-12 zagrywa reprezentacja Tajlandii, a dokładnie Neuk Yang. Było najdokładniejszego przyjęcia, ale wystarczająco dobre, żeby Palacy zaatakowała, nawet nie wiem, czy nie nad rękami blokujących. Widzimy na boisku po stronie kubańskiej. Mieliśmy zmianę. Wilfred i Matienco pojawiły się na placu gry. Były blok, były otarte ręce o piłkę, a zatem dobrze w obronie stosują się Tajki, no i nie można tego samego powiedzieć o atakującej Vargas, która teraz wyrzuca piłkę w aut. I znowu Tajki odskakują na 4 oczka, no bardzo powoli naprawdę. Toczy nam się to spotkanie przerywane jeszcze dodatkowo przez szkoleniowców, którzy chcą porozmawiać ze swoimi wysyłami. Ostatnie średnie to 2 punkty. Mają do tego prawo 2 razy w każdym secie. Dla jednego, ale i tak przez 2 drugiego szkoleniowca. 30 sekund na wybicie z rytmu, wybicie z uderzenia serwujących rywalek. Czy to się uda? Zobaczymy, jak teraz pisze się Kantong. Na Matienco i w antenkę uderza Vargas, a zatem kolejny błąd tej siatkarki, 2 z rzędu. 14-latce można chyba wszystko wybaczyć. Pytanie tylko, czy ona sama będzie w stanie szybko o tym zapomnieć. No, będzie miała chwilę na ławce, żeby sobie wyrzucić z głowy te błędy. Orta pojawia się na boisku w jej miejsce. Ale Matienco, która nie zadomowiła się już na boisku, ale nie zaprezentowała nam się w podstawowym składzie, a dopiero dołączyła. Właściwie w trzecim secie na dobre dołączyła do zespołu Julia Matienco. Teraz ona nie spisuje się w przyjęciu. 20-14. Tajki rozpoczynają marsz po 2 zwycięstwo tegorocznej World Grand Prix. Właściwie ten marsz wydaje się na dobre rozpoczęły w 2 secie. Zrobiły sobie tylko mały przystanek w secie numer 3, ale teraz już wydaje się nie będą w stanie Kubanki wydrzeć tym doświadczonym zawodniczkom z Tajlandii zwycięstwa także w tej partii, ale zobaczmy. No na pewno nie będą z takim przyjęciem. Kolejne zmiany. Luisy w miejsce Palacio, tej za sprawą której właściwie to zwycięstwo w trzecim secie było możliwe. Liderki ówczesnej i mentalnie, i fizycznie na boisku. Teraz jednak wydaje się już podłamana nieco ta siatkarka. Daje odpoczynek szkoleniowy. Czy najlepsze przyjęcie? Ale nie pierwszy raz dziś na środku siatki dobrym atakiem podpisuje się Kiel. No już zdążyła sobie policzyć na ławce do 10 i ochłonąć Palacio. Powraca na boisko.
Mazienca. Był to trudny serwis, dobrze dograna i pierwsze tempo zagrane na środku. Teraz w jakiś sposób teraz krótsze do wejścia, więc widzą Państwo, że każdą możliwą opcję mogą zagrać Tajki. Wydawało się, że w poprzedniej akcji zagrają najpierw podwójną krótką, a jednak to jako pierwsza uderzyła środkowa, która za chwilę powędrowała do tyłu, żeby wykonać atak do biegnięcia, który był skuteczny już tym razem. Teraz niewiele brakło, by jeszcze w obronie popisały się Tajki. 22 do 16 wciąż prowadzenie reprezentacji Tajlandii, ale zagrywają Kubanki. Wygrana piłka, biegła w pół siatki Cicirak. Jeszcze jest obrona. Szansa druga przed Tajkami. Cicirak tym razem placa drugą stronę. Mocniejsze uderzenie Kubanek. Świetnie bronią Tajki. Leżą już na parkiecie, a jeszcze starają się wyciągnąć piłkę. Tomką. Japin Japon. Właściwie każda tajska zawodniczka zaangażowana w obronę. Akcja sobie powtórza sobie. Dziękujemy. Tym razem już skuteczna Cicirak. 23 do 17. Cicirak, Japin Japong, czyli podstawowe bombardierki, powiedzmy, zespołu z Tajlandii, 175 i 174 cm wzrostu. A na koncie Cicirak 12 punktów, Japin Japong 9, ale także Malika Kantong, która włączyła nam się bardzo ładnie w atak, czyli od drugiego seta. Ona także zaczęła punktować coraz częściej w tym elemencie. Obecnie 10 punktów na jej koncie. W drużynie kubańskiej Palacio i Hiel. To są liderki, a zatem skrzydłowa i środkowa. Na podsumowanie przyjdzie czas, bo tymczasem już piłkę meczową miały w górze Tajki. Mają jeszcze 5, 24 do 19 zagrywają Kubanki. Dobre dogranie, krótka z tyłu i tak oto kończą Tajki to spotkanie. Drugie zwycięskie w tegorocznej World Grand Prix. Pierwsze i pierwsze zwycięskie w turnieju w Jekaterynburgu w Rosji. 3 do 1, a zatem mała nagroda dla Kubanek za waleczność. Pierwszy set wygrany. Spotkanie Polska-Kazachstan, które oczywiście na antenie Polsat Sport w imieniu moich kolegów zapraszam Państwa serdecznie na to i na inne spotkania, oczywiście także World Grand Prix na naszych antenach. Cały weekend siatkówki pań przed nami, a zatem co tam, że gorąco. Schowajmy się w domu, wentylatory i śledzimy i oglądamy. Ja już dziękuję Państwu.